Jak wiemy, w kopalni Pniówek doszło do dwóch wybuchów, które zakończyły się już tragicznie. Już wiemy, że 5 osób nie żyje, nie przeżyło tych wybuchów, nie przeżyło tych warunków, które zapanowały w kopalni. Teraz trwa akcja weryfikacyjna i analiza warunków w miejscu, z którego trzeba ruszyć w dwóch różnych kierunkach z ekipą ratowniczą po to, żeby poszukać tych ratowników, którzy poszli po pierwszym wybuchu, po swoich kolegów, po swoich, po braci górników. I ta analiza jeszcze nie została zakończona. Wiemy tylko, że te zapory techniczne, które powinny zadziałać, zadziałały i jest nadzieja na to, że ekipy ratownicze będą mogły ruszyć już bardzo wkrótce, jednocześnie też mieć pewność, że będą one bezpiecznie, że będą one bezpieczne. Szanowni Państwo, widzimy, jak ogromna ofiarność ratowników w tym przypadku doprowadziła do tragedii właśnie wśród tych, którzy są nazywani aniołami, stróżami górników, wśród tych, którzy idą ratować, wśród tych, którzy wierzą, że zawsze idzie się po żywego górnika, wśród tych, którzy widzą zawsze sens swojej pracy, choćby ona obarczona była najwyższym ryzykiem. Dziś wiemy, że to ryzyko spadło także na nich, że tych 7, bo to łącznie bodaj 7 ratowników poszło ratować górników, będzie też albo ponosiło bardzo wysoką cenę, albo najwyższą cenę. To się jeszcze okaże. Szanowni Państwo, wszystkich pozostałych górników, którzy ucierpieli w wyniku tych wybuchów, błyskawicznie w nocy przewieziono do ośrodków szpitalnych, do szpitali, także tutaj do Siemianowic Śląskich, gdzie z panem dyrektorem i w ramach sztabu dyskutowaliśmy o tym, co i jak można zrobić. Właściwie słuchaliśmy, ja słuchałem, jakiego typu metody leczenia mogą być zastosowane i będą zastosowane na pewno wszystkie najlepsze metody leczenia, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygrania tej walki o życie górników i ratowników, którzy tutaj się znaleźli, bądź którzy tutaj się znajdą. Bardzo smutny dzień, nie tylko dla kopalni Pniówek, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale dla całej braci górniczej, dla całego Śląska i bardzo smutny, niedobry dzień dla całej Polski. Składam wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin, dla bliskich, zmarłych osób. Łączę się w bólu z tymi, którzy cały czas są w modlitwie, trwają w modlitwie i myślami są przy swoich bliskich, którzy walczą o życie. Chcę też zapewnić, że Państwo nie pozostawi rodzin osób, które zmarły lub które są skrajnie poszkodowane bez pomocy, bądź to pomocy psychologicznej czy finansowej. Ale to wszystko są rzeczy bardzo ważne, ale wtórne wobec życia ludzkiego. Więc pozostaję z nadzieją, że uda się wywalczyć jak najwięcej tych istnień ludzkich, wyrwać je ze szpon śmierci, bo ta walka się tutaj dzisiaj odbywa. Oczywiście nie przeszkadzaliśmy tutaj nikomu, tylko pan dyrektor i specjaliści wyjaśniali nam, jaki jest stan spraw związanych z osobami najbardziej poszkodowanymi. Raz jeszcze ogromne wyrazy współczucia dla wszystkich. Dziękuję bardzo, panie premierze. Proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, doktora Adama Niedzielskiego. Szanowni Państwo, w tych trudnych chwilach chcę zapewnić wszystkie rodziny, wszystkich członków rodzin osób poszkodowanych, że opieka, którą tutaj staramy się zapewnić dla osób poszkodowanych, to jest opieka najnowocześniejsza, opieka najwyższej jakości. Patrząc na sytuację osób poszkodowanych, mamy do czynienia zarówno z osobami, które mają bardzo rozległe poparzenia. Te poparzenia są niestety również bardzo głębokie. W skalach, którymi operujemy, to są te najwyższe stopnie oparzeń, ale to nie zmienia faktu, że opieka, jaką tutaj Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jest w stanie zapewnić, jest opieką na poziomie światowym. Chcę Państwu powiedzieć, że z 25 osób, które sumarycznie zostały w całej tej sytuacji poszkodowane, przynajmniej mówię do tej pory, bo cały czas
Nie wiemy, jak sytuacja będzie się dalej rozwijała, jest bardzo dynamiczna. 5 osób niestety nie żyje. 10 osób przebywa tutaj w Siemianowicach Śląskich i to są najcięższe z punktu widzenia oparzeń osoby poszkodowane. Chcę powiedzieć, że dla tych osób 4 z nich przebywają na oddziale intensywnej terapii i są monitorowane w sposób ciągły. Pozostałe osoby oczywiście są zaopatrywane, wykorzystując te najnowsze specjalistyczne terapie, które mogą być tutaj właśnie w centrum stosowane. Mówimy tutaj zarówno o nowoczesnych opatrunkach owodniowych, które są wykorzystują komórki naturalne, tkanki ludzkie, ale mamy też syntetyczne opatrunki, które w kilku przypadkach zostały zastosowane. Oczywiście pacjenci są również poddani zabiegom specjalistycznym związanym właśnie z głębokimi oparzeniami, ale pod tym względem wszyscy pacjenci tutaj mają zagwarantowane dobre leczenie. 4 z tych pacjentów jest w na tyle dobrym stanie, że zostali skierowani do komory hiperbarycznej, gdzie są leczeni właśnie przy użyciu wysokiego ciśnienia, przy użyciu terapii tlenowej, która pozwala minimalizować skutki odniesionych obrażeń. I pod tym względem również ci pacjenci tutaj mają zagwarantowane dobre, prawidłowe leczenie. Jeżeli chodzi o jednostkę, w której się znajdujemy, to warto tutaj wspomnieć, że jest to no, najwyższej klasy ośrodek w Polsce, który charakteryzuje się taką no, szczególną dbałością o bezpieczeństwo pacjentów, bo leczenie ran jest tą dziedziną, która wymaga właśnie tego gwarantowania bezpieczeństwa, aseptyki i innych tego typu zagadnień. Także chcę wszystkich Państwa zapewnić, szczególnie rodziny poszkodowanych, że pacjenci są w dobrych rękach i zapewniona jest im najlepsza z możliwych opiek. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Ministrze. Proszę o zabranie głosu dyrektora Mariusza Nowaka. Dzień dobry Państwu. Ja chcę tylko w krótkich słowach zapewnić, że cała załoga oddana, doświadczona i myślę, że dobrze wyszkolona zrobi wszystko, żeby uratować poszkodowanych. To jest najważniejsze, bo ta empatia dla ludzi to jest coś, czego brakuje zawsze i myślę, że nasi pracownicy, nasi współpracownicy są tymi odpowiednimi ludźmi. Dziękuję bardzo.